Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie korekty listy rynkowej zadań powierzonych w 2000... w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. To jest kolejny druk. Ja go pierwszy raz omówię, a potem Państwu oddam głos. Więc tak. Punkt pierwszy i drugi są naturalną konsekwencją naszej uchwały z tamtego roku odnośnie wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego. Jeśli chodzi o te sprawy, też było to przewidziane uchwałą poprzednio w punkcie 1 z 2000. Mieliśmy punkt 3 i 4, które brzmiały budowa przejść według wskazań dzielnicy i był tylko punkt A 29 listopada. Obecnie proponujemy dodać progi zwalniające na krowodawskich zuchów, gdyż tego nie zrealizowaliśmy w tamtym roku, nie zdążyliśmy po prostu i brakło środków. Montaż słupków przy ulicy Fierdorfa Nila, częściowo trzeba je jeszcze tam dostawić. Nie wszędzie jest zabezpieczenie terenu dzielonego, nadal mieszkańcy zgłaszają, że jest taka potrzeba. Koszt nie będzie już duży, bo w większości obstawione to już zostało albo siłami wspólnoty, albo z ekipy. Punkt D. Modernizacja przejścia dla pieszych przy ulicy Wybickiego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj temat pojawia się dlatego, ponieważ trzeba tam wstawić pasy medialne, więc myślę, że uda nam się to zrobić w ramach modernizacji przejścia dla pieszych. A wszystko też jest związane z remontem ulicy Wybickiego, która jest w budżecie miasta, jeżeli nie mówiliście na to. Więc my tylko dołożymy tak naprawdę na tą część przyjezdni, nie na samą jezdnię. Mam nadzieję, że to się tak uda zrealizować. Punkt E, ulica Siemaszki, montaż progów zwalniających, to są zgłoszenia mieszkańców tych progów. Punkt F to jest pulsujące światło przy ulicy Panowskiego, Teresy Tajber, Białoprownickiej. Kwota 40 tysięcy, bo tak zostało to wycenione przez dyrektora Olewicza. Natomiast na tym spotkaniu, na którym byłem w sprawie co prawda innego tematu, poruszyłem ten temat. Kierownik ruchu i oznakowania dróg powiedział, znaczy dyrektor Olewicz nie był przeciwny temu światłu, powiedział, że być może rzeczywiście pomoże wieczorem, ale kierownik działu utrzymania powiedział, że to światło się w mieście za bardzo nie sprawdza. Dlatego mówię o tym Państwu, to jest do rozważenia dla Was. Punkt G, przejście dla pieszych przy ulicy Białopolskiej Pleszowskiej. Przy Pleszowskiej chodzi o wykonanie przejścia dla pieszych, było zgłoszenie w tamtym roku, to również się pojawiło na naszej liście, ale również brakło na to środków. I dwa tematy, które się nie pojawiały do tej pory, ale są mocno zasadne, byliśmy w terenie. Montaż luster przy ulicy Murawskiej, Skremońskiej, przy Jareniu 14. W jednym wypadku ulica skręca w prawo, kończy się krzakami, znaczy żywopłotem. I tenże żywopłot zasłania wyjazd z drogi podporządkowanej. I jest to o tyle niebezpieczne, że... O Jaremu mówisz? Morawskiej, Pomorskiej. Natomiast jeśli chodzi o Jaremy przy 14, to mamy również wyjazd z ulicy Jaremy wewnętrznej takiej drogi przy już przechodzeniu Jaremy w Czerwińskiego. I tam mamy sytuację taką, że parkujące samochody uniemożliwiają widoczność. Byliśmy tam z inspektorami, sami wjechali w tą ulicę, próbowali wyjechać. No, mieli pewne trudności właśnie z widocznością, takie jak ma każdy mieszkaniec. A temat dotyczy kilku, trzech bloków dokładnie. Jeśli chodzi o punkt czwarty, mieliśmy budowa miejsc parkingowych. Ale spółdzielnia Kraków dała nam ciekawy przykład zrobienia utwardzonego placu zamiast miejsc parkingowych. Wychodzi to dużo taniej, a sprawdza się doskonale. I dlatego proponujemy utworzenie utwardzonych placów manewrowych, które tak naprawdę są miejscami postojowymi w efekcie końcowym. A tak brzmią w zikicie, a jeśli to nie jest miejsce parkingowe, to sprawia dużo mniej problemów proceduralnych. No i obniża koszty. I tutaj proponujemy ulica, nie Gnieźnieńska, tylko Gdyńska. Tutaj jest błąd, proszę sobie poprawić, na zarządzie było mówione, że Gdyńska, nie Gdyńska. W punkcie A. Tam jest dość długi teren, już zrobiony właśnie w ten sposób przez spółdzielnię.
prezes spółdzielni chciał w ogóle to robić z nami razem, żeby połączyć na jeden długi pas, ale jakby przedstawiłem, że to trzeba podpisać umowę z Zikitem, że Zikit jest realizatorem i tak dalej, to on po prostu stwierdził, że robi sam, w 3 miesiące zrobił, ale na terenie publicznym my możemy dokończyć pracę i zrobić po prostu fajne miejsce. Ulica Czerwińskiego, również podobny temat na Tansona i ulica Palacha. Przy czym na Tansona to są 2-3 miejsca postojowe. Na w tym fragmencie ulicy, który poprzednio postawiliśmy pasy medialne. Tam mieszkańcy przyszli i powiedzieli, że oni protestowali przeciwko tym pasom, część mieszkańców, bo nie mają gdzie parkować, musieli na ulicy. Teraz jest to niemożliwe, ale wskazali nam miejsca, gdzie możemy 2-3 miejsca parkingowe utworzyć. I w ramach takiego placu manewrowego myślę, że jest to jak najbardziej zasadne. To jest między Kuźnicy a Sierpą. Odcinek. Idąc dalej w uchwale. Punkt 5. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Siewnej od Jabłonnej do 29 listopada. Projekt 50 tysięcy. Kwota jest wzięta stąd, że jak rozmawiałem z dyrektorem Migdałem, wstępnie taką kwotę podał, że powinna wystarczyć. Kwota i zadanie jest w ogóle pokłosiem spotkania z prezydentem Czmielem, gdzie prezydent obiecał, że taką modernizację przeprowadzi, jeśli się tylko uda, to nawet w tym roku, ze środków niedzielnicowych, jeśli tylko dzielnica wyda pieniądze na projekt. Oczywiście Zikit powinien nam teoretycznie odrzucić ten projekt, bo nie mamy go w wieloletniej finansowej prognozie pokrycia. Nie ma pokrycia dla tego projektu, ale świadomie nie ma pokrycia, ponieważ to nie my mamy go finansować. Jeśli prezydent Szmiel jest słowny, to projekt uda się wykonać i uda się zrealizować. Jeśli nie jest, to wydamy tu 50 tysięcy na to. Natomiast cała inwestycja jest do 1 000 000 zł, więc jeśli my mamy zyskać przebudowę ulicy za 1 000 000 zł za 50 tysięcy, to ja się pod tym podpisuję, dlatego to proponuję. I punkt 6. Montaż kloszy na istniejących słupach. Ulica Okrężna 1 słup, ulica Dziewanna Pola 1, ulica Stelmachów 3. To dotyczy odcinka między właściwą ulicą Stelmachów a Jordanowską w tym ostrym zakręcie. Ulica Łokietka 3 i punkt. Kolejna pauza powinna być osobnym punktem. Budowa lampy przy ulicy Siemaszki, przy chodniku doprowadzającym do bloków 54, 54A, 46. Jeśli zaraz się pominę, to poprawę bloki. Temat próbowaliśmy robić, tamty roku się nie udało z tą lampą. W tym roku inspektor dostrzegł jakąś szansę. Zobaczymy, czy się uda, ale na pewno chcemy to próbować zdecydować. Punkt 8. W takim razie, w związku z tym, że to jest osobne zadanie, oświetlenie psiego wybiegu w Parku Krowodelskim. Projekt wykonanie to powinno kosztować około 45 tysięcy. Chcieliśmy postawić tylko klosze świecące w taką stronę, ale całe światło pochłaniają drzewa. W takim wypadku. Proszę ciszę. Tematu byśmy nie wprowadzali, ale ja ile razy tam ten przyjeżdżam, zawsze to jest w biegu. I mieszkańcy to postulują, tak dużo z nich korzysta, że trudno im odmówić. Punkt 8. Projekt oświetlenia Parku Wyspiańskiego i punkt 9. Projekt modernizacji ulicy Narutowicza. To są tematy, które swoje odzwierciedlenie znajdą też w wieloletniej prognozie finansowej na rok przyszły. No, to projekt modernizacji to spadł na 4 miejsca, poprzez 7, 8, aż na 4. Nie, z 8. No ale było już na 4. Kiedyś czekali, potem 7. Ale to dopiero 9. Znajdując się tutaj, daję gwarancję przyszły rok. Otwieram dyskusję. Przyjmuję zgłoszenia. Dobrze, idziemy po kolei. To nie za długo. Dobrze. Hasła rzucamy. Nie było pytania, czy chcecie się zabrać. Dobrze. Tak. Pan Ireneusz był pierwszy, a potem pani Hermina, pani Jana, pani Małgorzata, pan Tomasz, pani Beatka. Ja na końcu. I pani Ela Orosz. Ja chciałem do punktu trzeciego. Bo widocznie
Przepraszam, czy ja mogę się z wami użyć i kontroli panu przewodniczącemu? Chciałem zgłosić ulicę Niebieskiego Bałtycką na odcinku. Nie, nie, spokojnie. Na ulicy na odcinku od Mackiewicza poprzez Bursztynową do Mackiewicza. Jest to po prostu, są długie, proste odcinki tam. Zaczynają się numer 200 samochodów składać. A jest przedszkole i jest szkoła. Myślę, że tam na tym odcinku, na tym literze U, bo to w takim kształcie jest, 3 lub 4 prośby starsze, ale to się poprosiłbym o wprowadzenie tych prawów. Bałtycka, Bursztynowa, od Mackiewicza do Mackiewicza. Bo to jest taka literka U. Dobrze, to takie wnioski będziemy głosować na koniec, bo mam przeczucie, że mogę jeszcze wyjechać. Pani Kamila. Znaczy pierwsza sprawa jest taka, że tutaj w tekście nie ma takiego skrzyżowania. Brakuje ulicy Zielińskiej przede wszystkim. I proszę sobie poprawić w dokumentach, bo za każdym razem przy ulicy Tajber jest błąd. To jest matki Pauli Zofii Tajber. Teresa była z Kalkuty. To jest taka kwestia. Natomiast jeśli chodzi o to skrzyżowanie, wnoszę o to, żebyśmy zamienili kolejność i dali je wyżej, bo to jest najniebezpieczniejsze miejsce z tych tutaj wypisanych. Poza tym to, co pan przewodniczący powiedział na początku odnośnie tego, iż ta sygnalizacja pulsująca nie sprawdza się w mieście, to ten stricte nie jest stricte w mieście, prawda? Bo tam jest droga, która prowadzi na Zielonki. Samochody, które jadą z Zielonek, jadą z taką prędkością, że po prostu nie zatrzymują się na tych dwóch przejściach, które tam są dla pieszych. Sygnalizacja, która pulsowała, już by była ostrzegawcza, prawda? Z daleka byłoby widać, że tam jest przejście. A tam wyjeżdża się z Krzaków, wjeżdża się na most kolejowy i wjeżdża się centralnie w to skrzyżowanie, więc bardzo proszę o zmianę miejsca. Tam zginęło 8 osób. Walka o to, o poprawę jakości tego skrzyżowania jest chyba od samego początku, jak pojawiły się rady dzielnic. Dobrze, znaczy to prawda, jest rzeczywiście taki temat, że jest długo na wokandzie. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze poprawienie pozycji tego na liście, to po pierwsze w tej uchwale mam do dysponowania 850 tysięcy złotych. Pierwsze dwa zadania zabierają 550. 300 tysięcy to my wydamy na wszystkie, które mamy tutaj na kartce prawie. Natomiast wszystkie nad tym zadaniem to są zadania z tamtego roku, które nie znalazły swojej realizacji ze względu na brak środków. A to jest zadanie sprzed 20 lat? Już. Nie, na tej liście się nie pojawiło. Dlatego w tym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych, znaczy skuteczność tych świateł, to motywacja przeciwników tego światła jest taka. W dzień jest ono niewidoczne, w nocy owszem, ale nie w zimie, bo wtedy mamy smog, który uniemożliwia naładowanie baterii, bo słońce się nie przebija. Jest to szczerze, no prawda, natomiast ja z tym się nie polemizuję. To w takim razie, przepraszam, że odwołam się do tego, to w takim razie, jeżeli ludzie mają ogrzewanie na baterie słoneczne na dachu i jest smog w Krakowie, a fantastyczne, mają ciepło w mieszkaniu i ciepłą wodę. To jest nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie wiem. Przekazuję głos dalej. Pani Joasia. Ja chciałam zapytać o lampę, którą chcieliśmy implementować na placu pomiędzy Sienkiewicza 2017-2021. Ta lampa już chyba dwa razy była w naszym budżecie, tylko nigdy na nią nie wystarczyło kasy. Ale z tego, jak oświetlamy psiwy bieg, no to... Na drugim miejscu może być to wybór. Ale mieszkańcy... Mówimy o placu przy przedszkolu terenie. Ta lampa już dwa razy była na tej liście, nie została zrealizowana ze względu na brak środków, tam gdzieś temat jest. Więc ja jeżeli mogę prosić o wpisanie tej jednej lampy tam na rogu przy przedszkolu, to... Ale budowa lampy, czy nowa lampa? Budowa, w ogóle nowa lampa. Przy ogródku, ale ogródek ma adres jaki? Sagicza 17-25, przepraszam. 17-25. Dobrze, to będziemy głosować później. Oddaję głos pani Małgorzacie. Ja chciałabym pisanie obudowania na ulicę Mejera oraz przejścia na ulicę Mejera Bocznę
ponieważ wiem, że był, z tym przejściem był jakiś problem, ponieważ nie było chodnika, ale Biedronka budowała ten chodnik, więc to może by można było pas domalować. Ja mam Maurycy Modrzejewski, prób zwalniający. Dziękuję. Pani Beatka. Ja mam na ulicy Modrzejewskiej prób zwalniający, jest go połowę teraz. Nie, czy naprawić, czy montaż nowego? Nie, to jest naprawić. No to zgłaszam. Była dziura, zaasfaltowali dziurę, zapomnieli założyć prób. Nie, nie, było, było, tylko nie wiem, były, było, było sześć, wyrwał, teraz jest powstała dziura, trzy. Zaasfaltowali nie prób. Nie ma, bardzo proszę. I do garażu. Ale to musimy do interwencji po prostu zgłosić. No bardzo, to jest przedszkolą, Modrzejewskiej to jest, przy przedszkolą. Załatwiono. Dziękuję. Pani Ela, proszę. Tak? Nie, no tak, lista pobożnych życzeń. Czy istnieje możliwość rozpatrzenia jakiegoś miejsca, o którym już wspomnieliśmy, przy ulicy Krymodeckich w Zakupie Kluczborskiej, jeśli chodzi o utworzenie utworzonych placów manewrowych? Nie można by było i tam poeksperymentować z tymi placami. Jestem otwarta na takie eksperymenty. Ja proponuję, żebyśmy zrobili tak. Możemy wpisać punkt. E, osiedlek robocza Górka. Pani Edo, ja proponuję, żebyśmy wpisali robocza Górka. Jeśli się gdzieś uda tam znaleźć takie miejsce, to chętnie, bo tam jest problem z tą pętlą. Natomiast trzeba mocno tym się zastanowić, gdzie by można było to zrobić, bo tam wbrew pozorom przestrzeni jest dużo, ale miejsc na potencjalne miejsca parkingowe już bardzo mało, bo albo są drzewa, albo są ale bloki, albo są wybrzeże tam. Albo nie ma dojazdu. Nie wskazywaliśmy na takie możliwości. Także jest tu miejsce. Przy czym od razu mówię, że tutaj możemy mieć trudności proceduralne, bo to jest w ramach budowy i tutaj trzeba inne dokumentacje dostarczać. Jest to dłuższy proces. I trudniejszy. W Zikicie na pierwszą odpowiedź, jaką dostaniemy, że tego się nie da, trzeba to dać do remontu wszystko. Oczywiście wdamy się w polemikę, uzyskamy odpowiedź, że w końcu się da, ale nie wiadomo, czy w efekcie końcowym zrobią. No to będzie trwało. Ale na pewno tak będzie i tu proszę o wsparcie wszystkich radnych, żebyśmy mieli kontakt z Zikitem, żeby zarówno te przejścia, jak i place manewrowe wpajać im, że to jednak da się zrobić w nowej budżecie. Bo chodzi o to, że oni mają wtedy więcej pracy, więc unikają tego, a my musimy wydać 850 tysięcy na tej uchwale, a nie na remont. Wtedy byśmy mieli zupełnie inny temat i nie robilibyśmy tego, tylko przecież remonty ulicy z naszej listy. Wpiszmy Krowoderski Zup dokładnie, to jest rozwój. Osiedle Krowodcza Górka. Dziękuję. I pan Grzegorz. Tak, ja chciałem poprzeć tego tematu kurującego światła na nieszczęsnym skrzyżowaniu Wiedzińskiej, Białopolskiej i Matki Pauli z Offitajer. Ponieważ, nie, bo chodzi o poładowanie całych baterii. Przy wejściu takie światło udaje się. Nie ma Asi dzisiaj na sali. Znaczy ona nam na zarządzie to protestowała. Przy wejściach. Bo to światło zupełnie, że gdzieś się nie sprawdza. Nie? Czy to jest kwestia technologiczna, czy może tam jest po prostu to, że coś jest źle zrobione. Może ten dalej ten problem, ale z twierdzi, że to światło jest pogodne nawet dzień. Nie jest w stanie naładować tej baterii, że to światło jest pogodne. To jest taka jakaś moja pierwsza uwaga uszczegóławiająca tą dyskusję, która była o bateriach słonecznych. A druga rzecz jest taka, ja pamiętam jeszcze z poprzedniej kadencji, jak tą sprawą się trochę próbowałem zająć, to Zikit odpowiedział nam wtedy, że jak chcieliśmy tam zrobić czy pulsujące światło, czy chcieliśmy tam w ogóle na tym skrzyżowaniu zrobić sygnalizację świetlną, że to są wszystko zabiegi, które są nieadekwatne do tego skrzyżowania, ponieważ ono powinno być w zupełności przebudowane. I ja mam pytanie takie, czy nie jest marnotrawstwem w środku wkładanie 400 tysięcy złotych pulsujące światło na ulicach na skrzyżowaniu, które de facto według organizatora ruchu jest tam niepotrzebne i niezasadne. To jest takie moje pytanie, bo ja nie wiem, czy to jest istnieje jakaś nasza kontynuacja robienia, czy jakaś jakiś spraw kontynuowania. O tym skrzyżowaniu było zawsze mówione po prostu, że ono powinno iść w kierunku przebudowy gruntowej. I tam tak naprawdę zasadnym rozwiązaniem jest zbudowanie ronda. I taka dokumentacja. Tak, no generalnie, czy to jest po prostu zasadne? Czy w takich wypadkach można powiedzieć trochę analogiczna sytuacja do pawilonu Malesnera? Czy jest to zasadne 40 tysięcy dawać jeszcze w narzędziu, które po prostu tak naprawdę przy wejściu się nie sprawdza? Ja nie wiem, czemu się przy wejściu nie sprawdza, ale z tego co wiem, przez to, że się ta bateria nie jest w stanie naładować. Dlatego, że to jest ulica Wajsa. Dobrze, wiem.
Proszę, pani Hermina, potem pani to odbiera, bo przepraszam. Poruszył pan dwie sprawy, więc ja się do dwóch odwołam. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o te słoneczne baterie. Była to jedyna odpowiedź od prezydenta miasta, racjonalnego rozwiązania na to skrzyżowanie. Pulsujące światła. Więc jeżeli dostałam tego typu pomysł na rozwiązanie tego problemu, dlatego poszliśmy w to dalej. Druga sprawa jest taka, nie można mówić, czy to jest zasadne, czy to jest niezasadne. Jeżeli tam nie ma nic, nawet nie ma wymalowanej zebry na jezdni i giną tam ludzie, bo kwestia czasu jest, kiedy będzie kolejny wypadek, bo z reguły jest raz na 2-3 miesiące i to śmiertelny. Więc jeżeli my patrzymy na życie ludzkie w kategorii 40 tysięcy, które może, tak samo nie mamy gwarancji, czy jakiekolwiek inne przejście, czy inne światło da sukces. A tutaj nie mamy na razie innego rozwiązania. Jeśli chodzi o rondo, to tam nie ma racji bytu rondo. Jest ciasno, wąska ulica, ani nie odda, ani siostry, bo tam jest zgromadzenie zakonne, nie odda swoich budynków po to. Żeby to przebudować. Ja słuchałam. Zakon nie odda budynków swoich pod teren ronda. Kościół drugiej strony też nie odda. A po dwóch innych stronach są już budynki wielorodzinne. Więc pomysł ronda jest śmieszny w tamtym miejscu. Jedynym rozwiązaniem są właśnie światła, a nie skrzyżowanie. Nie ma sensu poruszać innych pomysłów niż realne dla dzielnicy. Jaki by nie był, to czy rondo, czy nie rondo, to dla nas jest nierealne każde. Rondo, czy jest teren, czy nie ma. Jeśli chodzi o tą kwestię, zanim oddam głos pani Teodozy jeszcze, to trzeba pamiętać, że radni miejscy dla tego skrzyżowania przewidzieli środki na zbudowanie wysep dla pieszych, więc to nie będzie tak, że nic się tam nie zmieni, jeśli nie damy tego światła. Jeśli je damy, to być może będzie bezpieczniej, a być może pieszy będzie się czuł bezpieczniej, a wcale nie będzie miał bezpiecznie, nie wiadomo. Ja tego nie jestem w stanie ocenić. Natomiast na pewno mają powstać tam wysepki dla pieszych, wprowadzone uchwałą autopoprawką prezydenta na wniosek radnych miejskich. Oddaję teraz głos pani Tomek. No właśnie chciałam powiedzieć o tych separatorach, że weszły do planu i będą robione podobnie jak przy szkole na Zdrowej. Jest to w jakiś sposób zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych. Tu ma pani Hermina zdecydowanie rację. Także skrzyżowania na obecnym, znaczy ronda, na obecnym terenie gminnym się nie zmieści i wszyscy, którzy musieliby fragmentami oddać swoje działki, między innymi siostry zakonne i parafia, odmówiły współpracy w tym zakresie, więc tu nie ma takiej możliwości, żeby to się udało. Natomiast te separatory będą budowane, bo są w projekcie i tak jak pan przewodniczący mówił, prezydent przyjął naszą poprawkę autopoprawką i będzie to tam robione, bo tam aż się prosi, żeby w jakiś sposób zapewnić to bezpieczeństwo. Ja mam tylko jeszcze jedną uwagę. O ile ja dobrze pamiętam, Halinko, to nazwę ulicy nadawaliśmy matki Zofii Tejber. No, a to jest Teresa. Ale to już mówiła pani. Tak, głównie się nazywa matka Tajber, ta ulica. Bez żadnych imion nie potrzeba nawet. Dobrze. To są sprawy techniczne. Jeszcze tych zakonnicz. Jedna tylko uwaga jeszcze do pani. Tam ginęły 4 osoby rocznie, to na pewno by tam już było rondo i ksiądz by oddał wszystko. Proszę sobie zobaczyć statystyki. 8 osób tam zginęło. W jakim czasie? No nie w roku. Ja nie mówię, że to jest bezpieczne skrzyżowanie, z tego proszę tak nie rozumieć. Nie mówię, że pani mi powiedziała tak. Mówię, że na pewno nie jest to taka skarga. Pan Tomasz się zgłaszał, dobrze widziałem, nie wiem, czy ty wiesz. Znaczy ja do 6 chciałem się tak technicznie odnieść. Tak pamięta jedna sztuka wąta szklowa. To są montaż pioszyna istniejący Tak, to jest istniejący szuk, który posiada stajnię, natomiast on jest, jego trzeba uzbroić jeszcze pod silnik kabla, nie wiem, czy to będzie miało znaczenie. Myślę, że się świeciło. Myślę, że na to nie. Stara lampa była podpięta do sieci energetycznej, natomiast z jakim przejmując oświetlenie lat temu, wyłączył tą lampę, bo nie była wciągnięta w system ten sterowania.
brakuje trzeciego kabla po prostu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany na tych listach, to będą to tylko zmiany właśnie kosmetyczne, czyli jeśli będzie trzeba coś zmienić. Na razie proponuję, żebyśmy zostawili, jeśli da sygnał, to po prostu to zmienimy. Ale to ważne, żebyśmy dali sygnał, żeby tam już wiedzieli, że mają to robić, żeby przygotowywali, jak będzie potrzeba, że nie da się to zrobić w ramach wymiany klosza, tylko wymiana klosza i dociągnięcie kabla tam z istniejącego słupa, no to nie ma problemu z nim. Chciałem się jeszcze odnieść do tego skrzyżowania, o którym tu jest tak głośno. Chciałem się, czy ktoś rozważał instalację tam stałego sygnalizacji świetlnej, czyli światła pulsujące. I to wchodzi w ogóle? Nie wchodzi w grę kompletnie. Nie. Bo to jest jedyna, powiedzmy, w miarę bezpieczna forma przejścia. To jest 10 lat korespondencji w sprawie tego skrzyżowania i jedynie co jest dopuszczalne według fachowców, to jest właśnie to pulsujące. No ja, jeśli mogę powiedzieć odnośnie pulsacyjnego, które przejeżdża Widzena Wybickiego, ono powoduje, że pieszy jest, czuje się bezpiecznie, natomiast kierowcy niestety nie zważają. Ale skoro pieszy czuje bezpiecznie. Ale separator tak, bo on spowoduje spowolnienie jednak tego ruchu. Ja tutaj rozmawiam jeszcze o drogach tych spowalniających, ale okazuje się, że powiatówka tego nie zaakceptuje. Autobusy jeżdżą i nie ma wyższej manowy. Nie, tylko że progi na autobusu na Królowej Jadwigi czy na Razie Polskiego też są, ale nie ma szans. Nie. To by najbardziej poprawiło. To PKS jeździ też pierwszy. To jest linia aglomeracyjna. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tych kwestiach? Jeśli są bardzo potrzebne, to tak. W takim razie te poprawki, które zostały zgłoszone, poddam pod głosowanie. Próg zwalniający na ulicy Bałtyckiej, próg zwalniający. Bałtycka był silnowo, żeby o te wszystkie aha, czyli tamta strona Bałtycka za... No od Mackiewicza do Mackiewicza przy szkole. Najważniejsza jest część przy szkole. No ale oni rozpędzają się od Bałtycki, zakręt i... Szczegółowe uzgodnienia z inspektorem terenu. Liczę na inspektora. Tak jest. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki budowa lampy przy placu, przy ogródku jordanowskim Stachiewicza 1725. Tam jest taki duży obszar bez światła. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 1 przeciw. Pani Grażyna, Pani się wstrzymała? Czy nie? Przeciw lampom przy przedszkolu. Dobrze. I kto z Państwa jest systemowi, który tu panuje. I kto z Państwa jest... Proszę mi nie przerywać, proszę Pani. Nie, bo ja... To proszę mi nie przerywać. To proszę jemu też zwrócić uwagę. Pan Grzegorz też proszę przeszkadzać. Kto z Państwa jest za poprawką ostatnią do tej uchwały, czyli wprowadzeniem tutaj do punktu trzeciego przejścia dla pieszych na Mejera i progu zwalniającego. Temat wcześniej był niemożliwy, był analizowany, był w naszej uchwale. Teraz w Biedronkach budowała chodnik, przejście można zrobić. Z Mejera na Mejera Boczna, żeby nie dobrze, z Mejera na... Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.